nie znam zbędny. Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie witam i cieszę się, że przyjęli Państwo zaproszenie na kolejny i ostatni już chyba w tym roku pokaz filmu Pilecki. Bardzo serdecznie witam naszych gości, Elżbietę Krystian. Dzień dobry. Karolinę Wądrzyk. Dzień dobry. Oraz Bogdana Basztyla. To są członkowie Stowarzyszenia Auschwitz Memento i są już u nas po raz trzeci i ja się z tego powodu niezmiernie cieszę, bo robią rzeczy fantastyczne, pokazują historię, pokazują zapomnianych bohaterów, dokumentują historię, która no, często była zapominana, przemilczana, a ja myślę, że takie rzeczy właśnie warto pokazywać, przypominać, warto edukować. Na ostatnim spektaklu, który zrobiliśmy dla szkół, sala była wypełniona po brzegi i z tego co wiem, ci młodzi ludzie potem bardzo właśnie cenili sobie ten film, że nie wyobrażali sobie, że ta historia tak właśnie wyglądała. Dlatego właśnie warto. Dlatego cieszę się, że Państwo są dzisiaj z nami. Nie chodzi o ilość, chodzi o jakość. Oddaję głos naszym gościom. Dzień dobry Państwu. Ja nie wiem, czy będzie mnie słychać z tyłu, bo ja... Dobrze słychać? To spróbujemy w ten sposób, może bez mikrofonu. Pozwólcie Państwo, że ja Was trochę pozanudzam na początek, zanim puścimy film, bo konieczne jest wprowadzenie do tego filmu. Nie będę opowiadał życiorysu Witolda Pileckiego, bo już jest na tyle znaną postacią, że pewnie Państwo coś o nim słyszeli, a też łatwo sobie znaleźć. Poza tym film jest jakąś tam biografią Witolda Pileckiego, więc będzie łatwiej. Ja pozwolę sobie snuć troszkę opowieść o naszej przygodzie z Pileckim, bo ona jest dosyć ciekawa i myślę, że doprowadzi nas wprost do filmu. No, Pilecki dzisiaj jest uznawany powszechnie za jednego z największych bohaterów XX wieku. Ale, drodzy Państwo, nie zawsze tak było. W czasach komunizmu do 91 roku praktycznie, 991 był uznawany za przestępcę, bandytę, zbrodniarza występującego przeciwko Polsce i wyrok sądu, wyrok śmierci, który wydano na Pileckiego w sfingowanym procesie, był utrzymywany w mocy. Ten wyrok oczywiście wykonano, Pileckiego zamordowali komuniści w więzieniu mokotowskim i no, historia się o niego długo nie upominała, ale co najciekawsze, a tak naprawdę najsmutniejsze, po upadku komunizmu też bardzo trudno się było tej postaci przebić do świadomości społecznej. W 1991 roku nastąpił proces rehabilitacji Witolda Pileckiego. Uznano ten wyrok, który wydano na niego w 1948 roku za zbrodniczy. No ale za tym nie poszło prawie nic. Wracamy do lat 90. Ja wtedy jestem jeszcze w miarę młodym dziennikarzem, piszącym. Pochodzę z Oświęcimia, mieszkam cały czas w Oświęcimiu. No trudno, żebym się nie interesował historiami jakoś tam sięgającymi do Auschwitz. I w tamtych latach poznaję przy różnych okolicznościach, przy różnych materiałach doktora Adama Cyrę. To jest pracownik Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, historyk, bardzo uczciwy i rzetelny historyk. I on w połowie lat 90. pisze pracę doktorską. Tematem jego pracy doktorskiej jest rozmistrz Witold Pilecki. Jest to do dziś najlepiej udokumentowana, najrzetelniejsza biografia Witolda Pileckiego. I zbierając materiały do pracy swojej doktorskiej, Cyra kontaktuje się z dziećmi Witolda Pileckiego, uczestniczy w poszukiwaniu w archiwach dawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych różnych dokumentów związanych z Pileckim i tam trafia jak klucz do raportów Witolda Pileckiego. Raporty dotyczyły pobytu Pileckiego w Auschwitz. I teraz może mała dygresja, a może całkiem duża dygresja o tym, jak to się stało, że Pilecki znalazł się w Auschwitz. Powszechnie się mówi, że był ochotnikiem do Auschwitz. No tak, był ochotnikiem, ale to jest czyn, którego się tak wprost nie da przełożyć na czyn ochotniczy. Pilecki nie był szaleńcem, nie był wariatem, bo tylko wariat mógłby się zdobyć na samozwańczą realizację takiego zadania. To by było niemądre, nieracjonalne. Pilecki był oficerem,
Był żołnierzem doświadczonym, był człowiekiem doświadczonym i nie porywałby się na takie idiotyczne czyny. Takim zadaniem obarczyło go dowództwo państwa podziemnego. Tajnej Armii Polskiej, którą Pilecki już zakładał jesienią 1939 roku, ale też Związku Walki Zbrojnej. Postawiono przed nim zadanie. Czy nie dałoby się przeniknąć do obozu koncentracyjnego Auschwitz i wysłać stamtąd meldunków, zobaczyć, co to za instytucja obóz koncentracyjny, bo to było obce świadomości Polaków w tamtym czasie. Czemu służy, jakim celom i jak jest zorganizowany. I Pilecki tego zadania się podjął, nie wiedząc, co go czeka. Bo jaka była świadomość wtedy, latem 1940 roku? Ano żadna. Obóz zaczął funkcjonować 14 czerwca 1940 roku. Wtedy trafił do obozu pierwszy transport polskich więźniów politycznych z więzienia w Tarnowie. 728 osób, 728 mężczyzn. To był kwiat polskiego społeczeństwa. To była inteligencja, duchowieństwo, pracownicy naukowi, wojskowi i młodzież. Polska patriotyczna młodzież, często gimnazjalna, 16-latkowie, którzy zakładali konspiracyjne organizacje, żeby walczyć z okupantem, albo próbowali się przedostać na Węgry, a stamtąd do Armii Polskiej we Francji i zostali pojmani. Czerwiec. Połowa czerwca 1940 roku obóz zaczyna funkcjonować. W następnych miesiącach trafiają do obozu właśnie polscy konspiratorzy, patrioci, inteligencja, elity. To wiadomo, że koncentruje się ich w obozie koncentracyjnym Auschwitz, ale nie wiadomo, jakim celom ten obóz służy. I Pileckiemu udaje się dać się zatrzymać podczas łapanki na Mokotowie we wrześniu 1940 roku i udaje mu się trafić do Auschwitz. On nie miał pewności, że z tej łapanki trafi do Auschwitz, ale tak się stało, że trafił. Z 20 na 21 września 1940 roku Pilecki był już w Auschwitz. Obóz funkcjonował raptem nieco ponad 3 miesiące. I Pilecki zaczął wypełniać te swoje zadania. To właściwie były dwie grupy zadań. Jedno to była ta działalność wywiadowcza. Przejrzeć, czym jest Auschwitz, wysyłać raporty. Był świetnie zorganizowany, miał dużo szczęścia. Już w miesiąc po trafieniu do Auschwitz wysłał na zewnątrz, dzięki kontaktom z ludnością okoliczną, pierwszy raport. I o dziwo ten meldunek dotarł do Londynu wiosną 1941 roku. I był to pierwszy meldunek ze środka tego piekła, jaki dotarł do wolnego świata. Od wiosny 1941 roku wolny świat, alianci nie mogli mówić, że nie wiedzą, czym jest Auschwitz i co się tam przygotowuje. Ale nic z tą wiedzą nie zrobili. Drugi nurt działalności Pileckiego to było zorganizowanie więźniów w organizację konspiracyjną, żeby w sprzyjających okolicznościach, to było idealistyczne myślenie i realnie by się to pewnie nie udało, zorganizować powstanie przeciwko załodze SS. Ale tak naprawdę funkcjonowanie tego Związku Organizacji Wojskowych, bo tak się nazywała ta konspiracyjna organizacja, głównie zasadzało się na tym, żeby wzbudzać wśród współwięźniów solidarność. Bo się okazało, że ten świat obozów koncentracyjnych był zupełnie nieprzystający do wyobraźni ludzi w tamtym czasie. I Pilecki w jednym ze swoich raportów we wstępie pisze, że ten katalog pojęć ze świata normalnego zupełnie nie przystaje do opisywania świata Auschwitz. On sam był tą rzeczywistością zaskoczony, niejednokrotnie otarł się o śmierć w obozie, często o śmierć przypadkową spowodowaną ciężką chorobą, pracą, pechem. Ten świat Auschwitz był bardzo brutalny. Brutalny był dlatego, że bardzo perfidnie został przez niemieckich nazistów skonstruowany. Otóż organizacja tego świata polegała na tym, że najniższy rangą SS-man był bogiem dla najwyższego rangą więźnia. Więzień z definicji był nikim. Tracił imię, nazwisko, dostawał numer, którym się posługiwano, pozbawiano go godności, nękano, zastraszano. Wtłaczano go w pewną machinę, która miała służyć temu, żeby, bo obóz był instytucją państwową, to była instytucja III Rzeszy, państwowa instytucja, która miała przysparzać korzyści III Rzeszy, między innymi wykorzystując niewolniczą pracę więźniów.
I Pilecki, to co jest fascynujące dla mnie na przykład, on nigdy będąc w obozie nie stracił takiego humanistycznego, ludzkiego spojrzenia na drugiego człowieka, bo niemieccy naziści stworzyli ten świat w taki sposób, żeby więzień dla współwięźnia był konkurentem, a nie towarzyszem niedoli. Pół kromki chleba oznaczało dzień życia więcej, pół dnia życia więcej, może dwa dni życia więcej. O wszystko trzeba było walczyć. I Pilecki temu porządkowi narzuconemu przez organizatorów obozu przeciwstawił się tym, że ciągle patrzył na tych nieszczęśników, którzy tam trafili, jak na ludzi. To byli dla niego ludzie. Nieważne w jakim byli stanie. I udało mu się wśród dużego grona wytworzyć taką międzyludzką solidarność i ci ludzie zaczęli sobie pomagać. Ci, którzy trafiali do tej tajnej organizacji Pileckiego. Więc ta samopomoc więźniarska była bardzo istotna. To była kwestia znalezienia, podzielenia się kawałkiem chleba, znalezienia jakiegoś ciepłego ciucha, lepszej pracy pod dachem, lepszego komanda. No, były takie możliwości, bo obóz to nie tylko śmierć, to także życie, ale życie w ekstremalnie trudnych warunkach. Drodzy Państwo, Pilecki był 3 lata niemal w obozie. Uciekł wiosną 1943 roku, wtedy, kiedy już zniesiono odpowiedzialność zbiorową za ucieczkę więźniów. Bo dopóki funkcjonowała odpowiedzialność zbiorowa, to znaczy za ucieczkę, jeżeli więzień uciekł z danego bloku czy komanda, to z tego bloku albo komanda roboczego wybierano na śmierć przypadkowych losowo 10, 15, 20 współwięźniów. Więc dopóki była ta odpowiedzialność, ruch oporu, który założył Pilecki, nie organizował ucieczek. Jak zniesiono odpowiedzialność zbiorową, wtedy zaczęto ucieczki organizować. Pilecki uciekł nie dlatego, żeby ratować własne życie, choć ono było zagrożone, bo obozowe gestapo działało bardzo intensywnie. Uciekł dlatego, żeby, bo uznał, że już będąc wewnątrz obozu, tym nieszczęśnikom, współtowarzyszom niedoli nie jest w stanie pomóc. A miał taką ideę, że chciał przekonać dowództwo już wówczas Armii Krajowej do tego, że da się na obóz uderzyć z zewnątrz, otworzyć obóz i uwolnić te tysiące więźniów. Wiemy, że to było nierealne. To było piękne marzenie, ale nierealne, bo w tamtym czasie w obozach oświęcimskich przebywało już około 100 tysięcy więźniów jednorazowo i nie było takiej możliwości, żeby taką masę ludzi gdzieś ukryć, ubrać w cywilne ubrania, wyżywić, przechować, zaopatrzyć w dokumenty. No po prostu to było nierealne, ale Pilecki zakładał, że może to być możliwe. Po ucieczce z obozu pisał pierwszy raport, ukrywając się w dworku Koryznówka u państwa Serafińskiej w Nowym Wiśniczu. Potem napisał jeszcze 2 takie raporty. Ostatni, najobszerniejszy, latem 1945 roku we Włoszech. I te raporty są absolutnie unikalnym dokumentem w skali świata. Nie ma takiego drugiego. Nie ma drugiej tak szczegółowej relacji o tym, czym jest Auschwitz, pisane jakby od środka i na świeżo, bo nie było drugiego takiego więźnia jak Pilecki. Jak mówię, on nie tylko walczył tam o przetrwanie w obozie, ale był nastawiony na to, żeby o tym obozie dowiedzieć się jak najwięcej. I zbierał informacje zewsząd, miał całą siatkę informatorów. I tę wiedzę na świeżo po ucieczce przelał na papier. Więc to jest dokument absolutnie unikalny w skali świata. I teraz wracamy, drodzy Państwo, do tej połowy lat 90., kiedy, ponieważ raporty powstawały w warunkach konspiracyjnych, bo to jeszcze okupacji niemieckiej, a potem również przed spodziewaną okupacją sowiecką, Pilecki musiał te raporty szyfrować, żeby współkonspiratorów nie wystawić oprawcom. Dlatego tam nie było nazwisk, tylko były ciągi liczb. I Adam Cyra na początku lat 90. trafił na kartkę, gdzie te ciągi liczb są rozszyfrowane. I udało mu się ten raport w dużej mierze uczytelnić. I teraz mamy świetną biografię Adama Cyry, lata 90. Niepodległa Polska, wolna Polska, niekomunistyczna. I mamy ten unikalny dokument, który jest zapisem wielkości Pileckiego jako człowieka, bo to naprawdę jest nieprawdopodobna lektura. Ja przez 3 miesiące po nocach siedziałem i przepisywałem ten raport do komputera, żeby można go było wydać drukiem. I mimo tak niekomfortowych warunków lektury byłem wstrząśnięty i samym raportem, jego dokładnością, ale też tym, jak się jawił Pilecki, jakim człowiekiem się jawił Pilecki jako autor tego raportu. I mając tak unikalne
publikację, próbujemy znaleźć wydawcę, żeby wydać biografię Witolda Pileckiego razem z tym raportem opisanym naukowo, z przypisami, dookreśleniami. I drodzy Państwo, w wolnej Polsce żadne wydawnictwo 20 lat temu nie było zainteresowane wydaniem tej książki. Ba, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, państwowa polska instytucja, której pracownikiem jest dr Adam Cyra, nie było zainteresowane wydaniem tej unikalnej pozycji. Swojego pracownika. 20 lat temu. Myśmy wtedy w gronie przyjaciół zrzucili się po parę groszy, wydaliśmy w dużym nakładzie tę książkę, własnym nakładem, bo uznaliśmy, że warto ją podarować bibliotekom w szkołach średnich w całej Polsce, bo to jest zapis tego prawdziwego, szczerego patriotyzmu, a poza tym popularyzacja fantastycznej postaci, nie tylko wielkiego bohatera. Wydaliśmy to w nakładzie chyba 7 tysięcy egzemplarzy. No i chcieliśmy do tych szkół dotrzeć. Zwróciliśmy się do wszystkich wojewodów, bo przy wojewodach działają kuratorzy, oni mają te możliwości dystrybucyjne. Drodzy Państwo, na 16 wojewodów chcieliśmy tę książkę za darmo przekazać. Odpowiedziało dwóch, śląski i mazowiecki. I w tych województwach książka trafiła do szkół. Pewnie nie do wszystkich, ale trafiła. W innych nie. To już mamy rok 2001, drugi. 16 lat temu. Trzeba się o Pileckiego bić, o to, żeby Pileckiego popularyzować. Trzeba wykładać własne pieniądze, bo państwo nie jest zainteresowane, żeby popularyzować takich bohaterów i fantastyczne postaci. Wtedy już byliśmy trochę zmęczeni przygodą z Pileckim, ale też zaczęliśmy się zastanawiać, jak się przebić przez ten mur zapomnienia. No i książkę naukową przeczyta kilkaset osób. Książkę popularną kilkanaście tysięcy, ale film zobaczy kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy ludzi. I uznaliśmy, że jakim najlepszym nośnikiem do popularyzowania postaci, które warte są popularyzowania, jest właśnie film. No ale i wtedy gdzieś w okolicach 2006-2007 roku zaczęła w nas kiełkować myśl, zróbmy film o Pileckim. Nie jesteśmy historykami, nie jesteśmy filmowcami, ale byliśmy z Pileckim już zaprzyjaźnieni na tyle, że uznaliśmy, że być może nikt nie opowie tak, jak my chcemy Pileckiego powiedzieć. Być może nikt nie zobaczy tak Pileckiego, jak my go widzimy, bo widzieliśmy go bardzo szeroko. Nie tylko jako bohatera, nie jesteśmy historykami, więc interesuje nas coś więcej niż suche fakty. Tak się zrodziło marzenie. No i zaczęliśmy zabiegać o środki na zrobienie filmu o Witoldzie Pileckim. Byliśmy już wtedy stowarzyszeniem w miarę doświadczonym, to znaczy realizowaliśmy inne projekty, pozyskiwaliśmy publiczne pieniądze, rozliczaliśmy te pieniądze, wiemy jak to się robi, umiemy to robić. Ale ilekroć żeśmy wnioskowali o pieniądze na film o Witoldzie Pileckim, nieduże, bo film dokumentalny nie kosztuje tak wiele, zawsze trafialiśmy na mur. No i po paru latach takich zabiegów, gdzieś w okolicach 2012 roku, stanęliśmy przed takim wyzwaniem, że chyba nie warto. No ja już mam swoje lata, mam swoje doświadczenia, życie trochę znam i najnormalniej może mi się nie chce, bo wiem, że to jest daremne, że przez ten mur się nie przebijemy. I mieliśmy takie spotkanie w okolicznościach, w małym mieście, bo jesteśmy wszyscy z Oświęcimia, to nie jest duże miasto, nie działamy politycznie, jesteśmy samodzielną organizacją, nie sterowaną przez nikogo, nie mamy możnych sponsorów, nie mamy własnych mediów, no niczego nie mamy tak naprawdę. Nie mamy własnej siedziby, biuro mamy w komputerze, bo to nam jest niepotrzebne tak naprawdę, to jest zbędny balast, ale to mówi tylko o zapleczu, którym dysponowaliśmy wtedy, ale mieliśmy chęci, przekonanie, że warto to zrobić, chociaż ja już zacząłem nabierać wątpliwości i całe szczęście w stowarzyszeniu jestem otoczony ludźmi młodymi, którzy jakby się zbuntowali przeciwko temu, że nie można. No i oni powiedzieli, no ale jak to? Urzędnik ma nam mówić, co możemy robić w wolnym kraju. Urzędnik ma decydować, czy możemy coś zrobić, czy nie możemy czegoś zrobić. No i z tego buntu zrodziła się taka chęć działania mimo wszystko. I wtedy powołaliśmy do życia, to się szumnie nazywa, powołaliśmy do życia. To stało się w knajpie przy piwie podczas jednego ze spotkań w okolicznościach mało oficjalnych.
taką akcję społeczną, którą nazwaliśmy Projekt Pilecki. Uznaliśmy, że spróbujemy wykorzystać internet do propagowania tych idei, ale też do tego, że do propagowania idei filmu o Pileckim, który chcemy zrobić. I ogłosiliśmy zbiórkę publiczną. Też były problemy, bo się urzędnicy nie zgodzili, musieliśmy się odwoływać i z odwołania dostaliśmy zgodę. Ogłosiliśmy zbiórkę publiczną pieniędzy na film o Pileckim. No i wtedy wydawało mi się, że zrodził się w mojej głowie taki fortel Zagłoby, że oszukamy jednak rzeczywistość. Napisaliśmy pismo piękne, dość długie, 1,5 strony, gdzie pokazywaliśmy przykład Pileckiego jako takiego obywatela zaangażowanego, bo on naprawdę był zaangażowanym obywatelem i w czasach pokoju świetnie sobie radził. Działał na rzecz społeczności lokalnej, zakładał straż pożarną, uczył chłopów nowoczesnych metod gospodarowania. No taki pozytywistyczny bohater. On powinien być bohaterem Unii Europejskiej jako wzorzec świadomego obywatela. No i tak pisaliśmy do tych posłów i senatorów. Do każdego imienne pismo. Nie tam szanowny panie, szanowna panie, tylko do każdego imienne. Gdzie odwoływaliśmy się do ich poczucia takiego obywatelskiego i traktowaliśmy jako elitę narodu. To są ludzie, którzy pochodzą z wyboru. Drodzy Państwo, każda z tych osób, tych 460 posłów i 100 senatorów zarabia przeciętnie około 12 tysięcy złotych miesięcznie. Myśmy chcieli 100 zł od nich na film o Pileckim jednorazowo. Zgadnijcie Państwo, ilu z tych 500, rok 2012, 560 przedstawicieli narodu zaangażowało się na rzecz filmu o Pileckim? 10. No, 6 osób. 6 osób. Skala pesymizmu Państwa jest porażająca. Życie znamy. Życie znacie. No, myśmy nie znali, jak się okazuje. No, załamaliśmy się, ale napisaliśmy jeszcze do eurodeputowanych. Ich jest mniej, zarabiają dużo więcej. Też chcieliśmy więcej. 200 zł jednorazowo. Jedna osoba odpowiedziała. No i wtedy rzutem na taśmę, i tutaj dziewczyny, które Państwo już widzieliście, mrówczą pracę wykonały, takie same pisma, też nie ślepe, tylko adresowane imiennie do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałków województw i wojewodów. To jest cały czas grupa ludzi zarabiających 12 tysięcy miesięcznie, przeciętnie, i takich podmiotów jest prawie 3 tysiące. To sobie wyobraźcie, jaki to był wysiłek tych dziewczyn, które te pisma przygotowywały i rozsyłały. Parę osób odpowiedziało. No ale wtedy na szczęście okazało się, że ten internet jakoś funkcjonuje. Informacje o tej zbiórce i nasza aktywność w internecie i w mediach również zaczyna procentować i pieniądze nam zaczęły wpływać, bo zaczęli wpłacać zwykli ludzie. Najmniejsza wpłata to było 50 groszy, największa 10 tysięcy złotych. W sumie wpłaciło pieniądze ponad 2000 osób. Okazuje się, że cała armia. I myśmy się też zdumieli z czasem, że właściwie to ta akcja społeczna Projekt Pilecki jest taka w duchu Witolda Pileckiego, bo ona łączy, a nie dzieli. Bo to z różnych środowisk ludzi. I bardzo ta akcja spodobała się rodzinie Witolda Pileckiego, jego dzieciom, wnukom, prawnukom. Oni się też bardzo zaangażowali na rzecz tej zbiórki i tej produkcji, do tego stopnia, że my w pewnym momencie już staliśmy się niewolnikami tej idei. Bo jak mieliśmy 200 tysięcy, to już jest łatwiej znaleźć sponsora na drugie 200 tysięcy. Ale z kolei zrezygnowaliśmy z szukania sponsorów, bo postanowiliśmy pozostawić ten wyłącznie obywatelski wymiar tej akcji i tej produkcji. Niech ona, tak myśleliśmy, będzie zupełnie inna, bo jest bliska Witoldowi Pileckiemu i jego rodzinie. No, kosztuje nas to więcej pracy, bo nie możemy nabyć usług, świadczeń, tylko musimy przekonać ludzi, żeby zechcieli nam pomóc albo żeby nam dali. I trafialiśmy na takich ludzi, którzy chcieli nam pomóc z różnych środowisk. Aktorzy, topowi aktorzy za niewielkie pieniądze zgodzili się wystąpić. Realizatorzy, no, z różnych stron nam ludzie pomagali, nawet z TVN, bo chcieli mieć swoją cegiełkę przy tej produkcji. Atmosfera na planie była fajna i teraz rzecz taka. Film kosztował około 250 tysięcy złotych, bo tyle udało nam się zebrać. I tak naprawdę, no, gdybyśmy mieli milion więcej, to też by nie było jakiejś szalonej różnicy w jakości.
bo gdybyśmy mieli 5 milionów więcej, to tak. Przeciętny polski film fabularny kosztuje od 5 do 8 milionów złotych. Film historyczny, gdzie są potrzebne, jest potrzebna scenografia szczególna, kostiumy, gdzie są sceny batalistyczne, zbiorowe, no to jest rząd wielkości 15-25 milionów złotych. Myśmy mieli 250 tysięcy. Robiliśmy film dokumentalny, bo to ciągle jest film dokumentalny, fabularyzowany, z fabularnymi scenami, ale dokumentalny. W tym czasie do kin wchodził i udało nam się za 250 tysięcy złotych wprowadzić film do kin, do regularnej dystrybucji. No to wtedy już całe środowisko filmowe było przeciwko nam, bo no nie można, to musi być drogie, to musi kosztować. Bo może wystarczy zrobić jeden film na 3 lata, żeby dobrze żyć, a po co do tego idea? W tym czasie wchodził do kin film Hiszpanka historyczny, który kosztował dokładnie 100 razy więcej niż nasz Pilecki, 25 milionów złotych. I on miał 40 tysięcy widzów w kinach, nasz Pilecki miał ponad 170 tysięcy. I w 2015 roku był jednym z najpopularniejszych filmów i był klasyfikowany jako film fabularny, mimo że to jest film dokumentalny. A już 3 lata minęły. Dzisiaj jest to drugi najchętniej oglądany polski dokument, najchętniej oglądany w kinach. Po jednym z filmów o Janie Pawle II. Czyli nie tylko pieniądze. Nas pewne zaszczyty spotkały, chociaż nie robiliśmy tego dla zaszczytów. Nagrody jakieś na nas spłynęły, chociaż nie robiliśmy tego dla nagród. Robiliśmy to po to, żeby jakoś trafić z tą opowieścią do ludzi, żeby spopularyzować postać Witolda Pileckiego i żeby opowiedzieć o nim tak, jak nie opowiedzą historycy i nie opowiedzą filmowcy. To jest bardzo skromny film, taka biografia duchowa Witolda Pileckiego. I na tę biografię duchową Państwa zapraszam. Mam nadzieję, że coś z tego Pileckiego, czy z tego seansu dzisiejszego i z tej opowieści w Was zostanie. W rzeczywistości się nie można poddawać, czasem trzeba z nią trochę powalczyć. Jeżeli Państwo będziecie chcieli porozmawiać, będziecie mieli pytania, to jeszcze po seansie my będziemy dostępni. A tymczasem zapraszam na seans. Jest pragnąć długiego życia, a nie dbać o życie dobra. Marzyłem o szabli, o szeregach polskich, o koniu w galopie, o marszu nocnym, cwale. Wyznaczałem kwiatom ich przydział w wojsku. To byli...